Centrum Kultury Śląskiej zainaugurowano 11 rok akademicki Świętochłowickiego Uniwersytetu III wieku. Zdobywać wiedzę. Być aktywnym studentem. Podczas uroczystości do grona blisko 100 studentów dołączyło kilka nowych osób. Nie brakuje jednak takich, którzy z działalnością związani są od samego początku. Przykładem jest pani Teresa. Zmieniają się ludzie, bo jedni przychodzą, drudzy odchodzą, a w zasadzie nie za wiele się wszystko zmienia. Zmienić się może jedynie, powiedzmy, zapatrywanie pewnych osób na pewne historie. Na zasadzie takiej, że komuś coś odpowiada, komuś coś nie odpowiada. Natomiast każdy może się gdzieś tam, tak popularnie po młodzieżowemu mówiąc, zaczepić. To znaczy, ma ktoś ochotę potańczyć, to sobie idzie potańczyć. Ma ochotę się pouczyć języków, to sobie idzie języków. Ma ochotę poćwiczyć. No to z panem Adamem nie ma nic lepszego jak ćwiczenia z panem Adamem. Chce ktoś popływać, może iść na basen. Dzięki pomocy miasta, przykładowo, zajęcia na basenie mogą odbywać się w niższej, przystępnej dla seniora cenie. Z takiej okazji skorzystała pani Sofia, która do społeczności uniwersyteckiej dołączyła 8 lat temu. Ja miałam 68 lat, jak nauczyłam się pływać właśnie na uniwersytecie. Zawsze bałam się wody, a tu się okazało, że pan profesor z AWF-u prowadził zajęcia i powiedział: proszę panią, starsze panie się nauczą, pani też się nauczy. Jestem przeszczęśliwym człowiekiem, umiem pływać żabką i grzbietem. Także jest super, super, super i życzę każdemu się zapisać i naprawdę człowiek tak już ma zrealizowane życie. Dzieci, wnuki. Ja mam prawnuki, muszę się pochwalić, a niezależnie od tego teraz mam swoje osobiste życie. I to mnie trzyma. Oferta jest naprawdę bogata. Do innych polecanych przez studentów fakultetów zaliczyć można m.in. gimnastykę rehabilitacyjną, jogę, zajęcia na strzelnicy czy lektorat z języka angielskiego. W tym semestrze przygotowano także nowość – zajęcia z hiszpańskiego. 20. Mimo promowania swojej działalności i naprawdę pozytywnych opinii, wielu, zwłaszcza samotnych seniorów, zamyka się w czterech ścianach i nie chce podejmować nowych wyzwań. Kluczem do sukcesu jest przekonanie ich do podjęcia aktywności. To jest bardzo trudne zadanie, trudne wyzwanie. O tym dyskutują fachowcy, geriatrzy, psychiatrzy. Co zrobić, żeby w skali kraju, żeby właśnie tych seniorów, którzy są sami się wykluczają poprzez fakt, że nie interesują się, nie zauważają takiej możliwości kształcenia się. Myślę, że to z czasem się upowszechni. Dlatego dla nas jest takie ważne, żeby przekaz o tym, co my robimy, trafiał do szerszej społeczności. Społeczność akademicka zachęca wszystkich rówieśników do działania. Warto pamiętać, że wiek to przecież tak naprawdę tylko liczba.